Witam was w szybkim poradniku, jak wygląda zakup przedmiotów na RL Exchange. Generalnie to już chyba na początku, prawie 2 lata temu powinienem był nagrać ten film, ale no, jest jak jest. Ogólnie to przede wszystkim musicie mieć odblokowane wymiany w rokecie, jeżeli macie je zablokowane, musicie zakupić 500 kredytów w grze oraz wbić 30 level konta. Na samym początku wybieramy platformę, na jakiej chcemy zakupić przedmioty, w moim przypadku jest to Steam. Następnie szukamy przedmiotu, który chcemy kupić, ja wybieram kredyty, żeby mieć za co kupować nowe auta z DLC. No, zapomniałbym, wprowadzamy jeszcze kod twórcy, czyli polecam Edek. Niestety sam siebie wpisać nie mogę, więc tutaj wesprzemy, no, tego pana. No i można już przejść do koszyka. Jak ktoś płaci kartą, PSC lub blikiem, to nie musi nawet się logować. Jeżeli ktoś ma doładowanie RL Exchange, bo na przykład wygrał je u mnie na odcinku lub streamie, to musi założyć konto i się zalogować. Nowe środki z takiej karty podarunkowej dodajemy tutaj. Przy okazji macie też historię swoich zakupów po zalogowaniu. Wracając do płacenia, wprowadzamy tutaj swojego maila, w zależności od platformy, na której kupujemy, niech z Xboxa, PlayStation, Epic Games lub tak jak w moim przypadku ze Steama. Na Steamie po wprowadzeniu nickname'u pokaże się wasz awatar, więc macie tutaj potwierdzenie, że jest to wasze konto. Na innych platformach chyba się nie pokazuje awatar, bo nie wiem, nie kupowałem, prawdę mówiąc, ale na Epiku nawet nie ma awataru. No i następnie wybieramy sposób płatności. Jeśli ktoś, tak jak ja, doładował konto RL Exchange, wybiera opcję Balance. Klikamy Checkout i w zależności jak płacimy, kończymy transakcję. Płacąc środkami z RL Exchange, płatność od razu jest gotowa. Wracamy do zamówienia. Moje przedmioty są od razu gotowe do odbioru, ale wcześniej zdarzyło mi się czekać jakiś czas. Chyba kredyty mają najkrótszy czas oczekiwania na inne przedmioty, jest chyba do 3 dni czas realizacji zamówienia. W razie czego na waszym mailu pojawi się informacja o możliwości odbioru zakupionych przedmiotów, więc nie musicie tego śledzić bezpośrednio na stronie. A jak już zamówienie jest gotowe, klikamy odbierz przedmioty, włączamy Rocket League, przyjmujemy zaproszenie do party i zaproszenie do wymiany. W przypadku zakupu kredytów musimy również dać jakiś bezwartościowy przedmiot, bo nie można w rokecie nic nie dać w zamian za kredyty, no ale jakiś jeden bezwartościowy przedmiot już wystarczy. Akceptujemy wymianę i to tyle. W razie jakichkolwiek problemów możemy zapytać się o pomoc na live czacie, gdzie możecie pisać w języku polskim. Specjalnie to dla was jeszcze sprawdziłem, więc w tle macie potwierdzenie i dodatkowo dostajecie potem na maila zapis tego czatu. No i to by było na tyle. Pojawiały się pytania, jak wygląda zakup przedmiotu, więc może nie szybko, ale nagrałem ten film. Mam nadzieję, że nie będzie z tym już żadnych problemów. Dzięki za oglądanie, ja już nie przedłużam. Elo, elo.